Siemanko, na kolejnej robocie, w sumie to już byliśmy raz, nie raz nawet, można powiedzieć. Dzisiaj będziemy dokończać tą palisadkę tu aż do końca, do tego słupka, a później tu będziemy robić taki jakby, nie wiem jak to powiedzieć, edging po angielsku, czyli taką jakby coś, żeby zastopowało kamyczek, bo później przychodzi tu membrana i wszędzie będzie taki sam kamień jak tam, aż do końca tam. Także mamy trochę roboty, rozładowujemy koparę i działamy, później pokażę taki zrzucik z tego wszystkiego, jak to wygląda, także... Także działamy. U nas już kopnięte, mamy podzupeczki, także gitarka. Kasper tam docina słupki, tnie na pół, a ja lecę po balast i po cement i będziemy mieszać i jechać z tym powoli. No i dobra, u nas skończone na dzisiaj. Zostało zrobione wszystko tak, trochę nierówno nam to wyszło. A tu już trochę równiej. Nie, żartuję. Tutaj tak pani chciała, żeby było uneven tak zwane, czyli takie nierówne. A tam już dalej równo, bo trzeba było zjechać w dół. Także mamy to skończone, tutaj jest zalane betonem. Wszystko tu już zasypaliśmy, tam gdzie mieliśmy jakieś pierdoły, tak żeby było w miarę czysto. I tyle, i teraz pakujemy sprzęta, w poniedziałek wracamy i bierzemy się za tego drive'a. 12 ton kamienia przyjeżdża tutaj o... Siema, kolejny dzień, przyjechaliśmy. Mamy tu folię daną taką, żeby zasłonić, żeby wiadomo, ta wilgoć nie szła tak w ten słupek aż. To zrobione, zaraz zasypujemy tym, co mamy na przyczepce, wyrównujemy, skrobiemy cały ten areał i jedziemy z tym dekingiem. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. O 14 mamy kamień, pewnie się nie wyrobimy, żeby przygotować cały, ale zawsze coś. Dobra, my lecimy z tym skrobaniem, przygotowujemy sobie pod całe te kurde, pod tą membranę. Lekko to ze skrobie, ogólnie tu z jednej strony nie ma trochę poziomu, no ale nic nie poradzimy, ta pani nie chce nam wyrównywać, poziomować tego co mówiła, więc tylko tyle, żeby zeskrobać, żeby pod tą bramę w miarę płasko było. I tyle, musimy się wspomagać przyczepką, żeby wywieźć ten syf. Teraz wam pokażę gdzie. Tam gdzieś do lasu musimy wywieźć. Także zaraz to wycofam i gdzieś tam to wysypiemy. Nie było sensu dampera wynajmować, ani nic takiego. No i dobra, u nas podrównane, mamy to mniej więcej takiego, to czegoś będziemy używać. Decking board sobie zażyczyła, one są zbyt proste też, ale to sobie... I chce ona te reinforcing rody tak zwane, czyli nasze pręty zbrojeniowe, żeby z tyłu za tym walić. Także rowek będziemy musieli taki zrobić i mniej więcej po tym kształcie sobie polecieć tak tutaj. Pionowo one będą stały ustawione, także bierzemy się za robotę. Tu też lekki bumpik taki jest, jeszcze próbowałem zeskrobać trochę, ale klientka i tak nie chciała tego robić. Ale trochę jeszcze zeskrobałem i trochę jeszcze jest nierówności, ale no co. Jak nie chce klient, to nie będę przecież zbytnio nadgorliwy. No i tutaj też, te słupki już były porobione, a one są betonem zalane i tu nie możemy nic z tym zrobić, bo ona chce aż do samego końca tutaj i tu żeby szedł w tą stronę. Ten deki do tamtego, więc tu będziemy musieli jakoś pod górę polecieć czy coś, bo tu już mam beton od tych słupków pod tym, także nic nie poradzimy. Dobra, lecimy dalej. Siemanko, dzień kolejny. Lecimy dalej, wczoraj żeśmy wbili tu tego edginga trochę, tych desek. Nie jest łatwo, bo nie są proste, staraliśmy się linię zachować jak najlepszą tego. No i nie wiem jak to wyszło, chyba ok. Najgorszy jest problem z tym, że tu jest ziemia nie w poziomie, to nie jest ani nie jest w płaszczyźnie dokładnie. No, chciała tylko zeskrobać ją, ale nie była tutaj ona w płaszczyźnie. Zeskrobałem to co mogłem, w miarę jak mogłem, ile się udało. No i tu będziemy po prostu kamyczkiem sobie podsypywać, żeby ten, bo gdzieś tyle będzie zostawało tego edge'a z tej strony, żeby ten kamyczek się nie przesypywał tam na stronę trawnika, który tu w przyszłości będzie. No i lecimy teraz dalej, będziemy znowu skrobać. Tutaj rowek trzeba będzie wykopać, później tam i tam dookoła. Wczoraj przyjechał materiał 12 ton. Podejrzewałem, że będzie za mało i dalej tak podejrzewam. Myślę, że będzie grubo za mało, no ale zobaczymy, może się mylę. Co jeszcze? To chyba będzie wszystko. Startujemy ze sprzętem. A, żeby ten rowek tutaj nie kopać, to jest strasznie twardo, bo ten czołg tutaj jest, jak zresztą widać na załączonym obrazku. To żeby nie za bardzo się z tym nie ciężko nie powiedzieć, to używam szybko złącza końcóweczki, żeby po prostu wyskrobać sobie rowek, a później tylko wybieramy z rowka ten i to trochę dzięki temu szybciej idzie. Myślę, że dzisiaj na luzaku to opierdzielimy i tyle ile starczy materiału, tyle po prostu zrobimy. A tymczasem zaczynamy działać i
Zobaczymy, jak to pójdzie. No właśnie takim sposobem to robię. Nie wiem, czy jest najmądrzejszy, ale można zobaczyć, jak jest bardzo twardo tutaj właśnie. Dobra, u nas mamy już edging ogarnięty ten cały. Znaczy cały, prawie. Tam Kasper to zasypuje, zaraz mu pomogę też. Także to skończymy. Inaczej się nie da, musimy robić tak, jak nam jakieś poziomy ziemi nam, ziemia nam wyznacza. Za mało zamówiła też sprzętu klientka, także to już nie możemy nic z tym zrobić. Nie ma nawet kawałka czegoś, żeby coś tutaj wymyśleć. Także tak zostawimy. Ona powiedziała, że tam będzie miała takie wejście sobie na górę, tam tą ławeczkę, także zaczynamy działać i będziemy zaraz latać z membraną, bo wiatr strasznie wieje. Także będzie zabawa. Dobra, my lecimy, jakoś staramy się sobie radzić tutaj z tym, żeby jak najmniej było dźwigania, żeby się nie namęczyć zbytnio z tym. Problem jest taki, że na membramie nie możemy w ogóle sobie zawrócić koparką, skręcić, tylko po prostemu można jejechać, bo inaczej będzie wiadomo, co się stanie. Jak jeszcze nasypiemy kamienia, to będzie git. Bo nie będzie wtedy z tym problemu żadnego. Wiatr też nam nie pomaga, to trzeba przyznać. Ale tak to w sumie spoko, oprócz tego, że zabraknie nam materiału. Chyba, że jakiś cud się stanie i mamy coś źle widzimy dzisiaj. I nam starczy po prostu, zobaczymy. Czy tak też będzie, czy nie będzie. Dobra, u nas koniec na dzisiaj, zabrakło materiału. Efekt zamierzony osiągnięty, no ale tutaj widzicie, zabrakło nam na kurde, nie wiem, powiedziałem, że na 25 metrów kwadratowych, żeby tam materiał zamówić. Nie wiem, ile oni grubości, na co sobie liczą, jak to liczą, jak ona to liczyła. Lepiej by było w metrach sześciennych, no ale nie wiem, jakie oni mają tutaj swoje obliczenia. Także domówi chyba te 4 tony, czy tam nie wiem, ile to będzie i przyjedziemy tu dosypać. A tymczasem kończymy, pakujemy się i zawijamy. Siemanko, witam. Dzisiaj dzień kolejny. Jadę dokończyć tą drogę dzisiaj już samemu. Z Kacpem wczoraj się żeśmy pożegnali. Trafiła mu się okazja, gdzieś tam ktoś potrzebuje do roboty. W Londynie coś tam można działać, jakieś łazieneczki czy coś tam, także zostaje Kacper w fachu, będzie się kształcił dalej. Młody jest, także ma czas. Co, 2 lata nam zleciały razem. Jako, że nie wiem, kiedy dokładnie będę opuszczał Anglię, kiedy ten dom się sprzeda w końcu, to stwierdziłem, że lepiej, żeby szedł teraz już, póki jest oferta roboty, niż później ma się okazać, że ja za tydzień czy za 2 będę wyjeżdżał i zostanie na lodzie. Także lepiej było teraz to łapać szansę, niż później czekać i coś by miało nie wypalić, czy coś później, nie? Także powodzenia, Kacper, pewnie będziesz filmik oglądał. Wszystkiego dobrego Ci życzę i jeszcze raz dzięki za 2 lata pomocy. No i tyle, ja uderzam, mgła straszna dzisiaj jest. Dokańczam ten, także odezwę się z placu boju i lecę. Ja już powoli dojeżdżam. Tutaj za krzakiem, jak zajebiście słońce wstaje nad kanałem La Manche. Pewnie jest jeden z ostatnich takich wschodów, które tu zobaczę. Pięknie dzisiaj, naprawdę. Nie wiem, na ile to będzie widać w kamerze, ale na żywo to naprawdę fajnie wygląda. Dobra, lecę. Dobra, już jestem na robocie, mam tu 4 te tony, niby nie całe, ale wydaje mi się, że mi koparka nie dźwignie tego naraz, więc muszę zaraz sobie podczepić przyczepkę i cofnę tu z przyczepką i będę sobie musiał małą łyżką trochę poprzesypywać na przyczepkę, bo nie dam rady, nie? Także lecę to zrobić. No i zobaczymy dalej, jak to pójdzie. Dobra, ja lecę z rozładowaniem. Mam pierwszy worek, troszkę sobie zasypałem, żeby też nie dźwigać za dużo na koparze. Także można powiedzieć, że tak to działa. Mówię, że w pojedynkę trochę nie jest, nie należy do tego, do najłatwiejszych rzeczy. Zwłaszcza jak będę mocował te worki na hakach, ale muszę się przyzwyczajać, no bo w Polsce plan jest taki, żeby jak najwięcej zrobić samemu.
Więc myślę, że to będzie taki dobry trening, można powiedzieć, pod to, co będzie się działo. Co będzie działo się w Polsce, na co się nie mogę już doczekać. Postawili praktycznie na drodze, także jak tu farmer musiał traktorem przejechać, to pewnie niezły mi K i H leciały niezłe. Także ze czterech tu sobie sama zrzucę, mi się wydaje, po tyle, żebym mógł sobie już to przewieźć. Będzie elegancko. Mam już rozładowane, zawiozłem sobie przyczepkę, także pakuję torbę i 4 sztuki zawożę do miejsca. Zabawy, o, uszy spadają i tak się dzieje. Muszę trochę pomóc tu z boku. Dobra, złapana na wędkę, mamy rybę. Powinno być ok. Łoś ty, ciężka. Ale dam chyba radę. Chyba to jest już maks. Także ja lecę. Nie widzimy się za jakiś czas. No i dobra, u mnie... O Boże, co to na to? Kurde. Osa mi się jakoś obudziła. Gdzie ty jesteś, suko? Ale miałem farta, że mnie gdzieś nie wyjebała, bo ja jestem uczulony na osę. Kurde, wyleciała mi teraz dopiero, ja pierdolę. Za akcja. Koniec listopada, tu osy mnie atakują, w ogóle gdzieś musiała tu skitrana siedzieć w kuparze, nie? I ciepło się zrobiło, puściłem ogrzewanie i się wyleciało, no i teraz właśnie zginie za to. Dobra, ja mam tu rozrzucony ten bałagan cały, także biorę się powoli za membramkę, sobie rozłożę i powoli będę to wszystko sobie wyrównywał. Dobra, membramy zostało mi na styk, taki kawałek. Klientka się pytała, czy na pewno nie wziąć jeszcze jednej więcej, jak jechała ostatnio, i mówię, nie, wystarczy. No i miałem rację, tyle zostało. Także lecę z tym, teraz tu sobie obrzucam i co, no i myślę, że będzie git. Szybko to mi jakoś poszło w ogóle, nie wiem czemu tak, ale no, tak poszło, to poszło, no. No i dobra, mam rozsypane mniej więcej, teraz muszę ten bałagan wyrównać cały. Także zaraz to porównam wszystko i powinno być gitarka. Trochę tu jest za dużo na pewno, także muszę przepchnąć tam troszkę dalej i będzie fajnie, zobaczymy. No i dobra, u mnie finito. Myślę, że wyszło ok. 4 tony to wydaje mi się, że było w sam raz na to, żeby to dokończyć. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą robotę. Jakiś tam podjazd klientka ma. Rodzina będzie mogła zawracać tam samochodem jakoś, tak się to wymyśliła. Niech też tak będzie. Ja pakuję sprzęty na przyczepkę i lecę w sumie zrzucić na jeszcze na inną robotę koparkę, bo tam będę miał jakieś krzaczki do wyrwania. Kolejna robota zrobiona, tu miałem trochę dzisiaj precyzyjnej roboty, bo te krzaki, całe korzenie były, można powiedzieć, bardzo blisko tej dobudówki całej. Tu pani wyskoczyła z boku, bała się, że korzenie idą pod fundamentem od tej dobudówki, a na szczęście nie były, bo wiadomo, że kopali fundament, musieli je wyciąć, a zresztą nie były zbyt głębokie, ale trzymały się w sumie zdrowo w miarę. Tu widać, także kolejna robota zrobiona. Pozdrawiam wszystkich.
Nie wiem, czy coś jeszcze wskoczy, jakiś filmik, czy nie, zależy co będę robił, zależy kiedy będę wyjeżdżał i w ogóle, bo to wszystko jest pokręcone tutaj. Zobaczymy co jak się będzie działo, jak się to wszystko rozegra. Także z tej roboty to by było na tyle. No i co? Do usłyszenia, jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję za subskrypcję, bo fajnie też to widziałem, że ludzie subskrybują, czyli znaczy, że ktoś chce oglądać to, co robię. I mam nadzieję, że tak zostanie. Także dzięki wszystkim za suby i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie.